Krystian Czelewi, Czerwony Smok Poznań, walczę w formule MMA. Takim jestem zawodnikiem, dosyć agresywnym. Nie boję się tam wejść w pół dystans, jestem bezkompromisowy, raczej mocno biję, także agresywny, nieustępliwy. W Poznaniu zawsze chciałem zawalczyć, ja jestem, można powiedzieć, początkujący, jeżeli chodzi o MMA, bo wychodzę się ze stójki, także zawodowych walk w MMA nie mam wiele, mam tylko jedną na razie na koncie, także zawsze chciałem zawalczyć w Poznaniu z tego względu, żeby się pokazać publice poznańskiej, żeby mogli mnie zobaczyć. Cel jest tylko jeden, dojść na szczyty, na same szczyty. To jest tylko jeden cel, no, nie widzę inaczej, po prostu no, chcę walczyć, chcę wygrywać, chcę się bić z najlepszymi. No, nie chciałbym tutaj mówić, że od razu dajcie mi najlepszego, dajcie mi tu kurde nie wiadomo kogo. Po prostu stopniowo robię to, co kocham po prostu. Robię to, co kocham. 19 listopada, hala AWF-u. Zapraszam wszystkich. Trzymajcie kciuki. MMA, panowie. MMA!